Cześć kochani, witajcie. Mam nadzieję, że nie macie jeszcze dość moich albumów dziecięcych, bo oto jest kolejny album dla chłopca. Ten taki między średnim a dużym, bym powiedziała. Ja tak rozdzielam albumy właśnie takie małe, średnie i duże, więc ten jest tak coś pomiędzy średnim a dużym, bo gabarytowo jest duży, ale w kwestii zdobień jest już bardziej w średni wpadający. 23,5 na 23,5, pudełko od rzeczy z papieru, ozdobione papierem z kolekcji, tylko jest na podwyższeniu takim delikatnym i napis album też wycięty kilka razy z wykrojnika. I tak się tutaj prezentuje pudełko. Wewnątrz album miał być bardzo podobny do tego, który ostatnio widzieliście, do moich dwóch bliźniaczych albumów dziecięcych, tych z Fabryki Dekoru. Więc jest taki sam gabarytowo, 21,5 na 21, aha, tak, bo tu grzbiet to trochę więcej wychodzi, mniej więcej 21 na 21. Na okładce jest też ramka od Lady E Design, jest z miejscem na zdjęcie, ale postanowiłam tym razem dać ramkę z grafiką po prostu. Bez grafiki też jest fajnie, bo ten papier pod spodem też jest ozdobny. Jest napis Aleksander. Niestety Craft Ula miała urlop w momencie, gdy potrzebowałam napisu, więc poradziłam sobie w taki sposób, że jest właśnie tu wycięte z wykrojnika tego z DP Craft napis i pociągnięty nuvo takim niebieskim. Kompozycja z kwiatów wyciętych z tych elementów do wycinania tych dodatków i taki króliczek w okularach z balonikiem. No, tu jest dekoracja już bezpośrednio na tej warstwie bazowej i tak to się tu prezentuje. Z tyłu jest tylko moje logo ozdobione jeszcze nitem i zawiązywane właśnie na wstążkę. Album sam w sobie nie ma wstążek, jak tu już zauważyliście. Zdecydowałam się w tym albumie na wykorzystanie sznurków, więc mam nadzieję, że Wam taka opcja też się spodoba, zwłaszcza, że to jest album chłopięcy, więc może te kokardki takie, nie wiem, bardziej dziewczęce są, albo ja jestem, albo ja jakoś już zaczynam wymyślać, może, o, może to prędzej to. Bazy papiery w środku są wymiarów 20 na 20 cm. Wewnątrz jeszcze pomiędzy tymi matami, pomiędzy kartami są takie klasyczne, zwykłe maty na zdjęcia. To jest na zdjęcie 13 na 18 wejdzie na styk, ale mogą być też dwa zdjęcia 9 na 13 na przykład, no albo wiedzą o nie, 10 na 15. Album miał być właśnie na zdjęcia mieszane, czyli takie, jakie lubię robić najbardziej. One są takie ciekawsze, mam wrażenie, te albumy, gdy mieszczą zdjęcia 9 na 13, 10 na 15, no i 13 na 18, to jest taki mój standard. Pierwsza strona to jest kieszeń. Kieszeń, na której jest przyklejona mata z tagiem. To jest, teraz wyjmiemy zdjęcia z kieszeni, żeby było widać, co jest kieszenią. Kieszeń, mata i maty jeszcze właśnie 13 na 18, 9 na 13, 10 na 15. Ten króliczek oczywiście jest tak podklejony, że zdjęcie bez problemu tutaj wejdzie. I napisy od Craft O'Clock, mój skarb chłopczyk, bodajże. Tak, a tu jest jeszcze właśnie taki tak, tagi można przerzucać sobie w dowolne miejsca. Z tyłu jest miejsce na zapiski i są też ozdobione tylko sznureczkiem, takim jak właśnie tutaj tematy pomiędzy. Druga strona to jest taka klapka, zwykła, do góry, ale już automatycznie mamy miejsce na trzy zdjęcia. Dzieci są darem z nieba i ta klapka, ta mata jest też kieszenią na kolejnego taga. Taka dekoracja, też wycięta z tych die-cutów z jednej strony, a z drugiej strony też jest ozdobiona. Oczywiście tu też zdjęcie można wsunąć do samego końca. Jest to ostrość. Druga strona to automatyczny wodospad, tym razem zrobiony poprawnie, czyli na zdjęcia poziome. Nie będzie haczyć nic na boki. Napis Królewicz. Tak zastanawiałam się, jak ozdobić tą stronę i te pszczółki mi tak tutaj wpasowały się. Zwyczajnie ciągniemy za
za to pociągadełko. I jak zawsze mówię, tu zmieści się zdjęcie na 10x15, a tutaj ewentualnie zdjęcie 9x13, ja Wam od razu powiem, no bo jest jeszcze zakładka. Tu jest 9,5 cm, więc jeżeli zdjęcie ktoś się uprze na zdjęcie 10x15, trzeba będzie je dociąć w taki sposób, a można tu też po prostu opisać to, co będzie znajdowało się na tym zdjęciu. I tak z powrotem się zamyka fajnie. Kolejna strona, tu znowu mamy schowanego taga. Ja lubię tak przyklejać maty, że są tak, pełnią dwie funkcje. Są matami na zdjęcia i jeszcze dodatkowo kieszeniami. Napis mały aniołek i sznurek. I na tej stronie mamy harmonijkę na zdjęcia 10x15. Więc automatycznie jeszcze 5 zdjęć kolejnych tutaj wejdzie. Nie będę się bawić w zawiązywanie. Między każdą stroną są te wyciągane maty. One nie są wymiarów strony całej. Taki system obrałam ostatnio. Łatwiej się je wkłada i wyciąga w momencie, gdy są, no nie są takiej pełnej wielkości, nie? No i gdzie gładko wszystko weszło. Następna strona. Tu znowu mamy taga, taki słodki jelonek, serce pełne miłości. I ten tak ma dwie funkcje. Jednocześnie przytrzymuje tu maty, tak samo jak ta wskazówka. No i wiadomo, nie? Do zapisków. I maty otwierają się w jedną i w drugą stronę. Maty raczej starałam się nie stemplować z dwóch stron, żeby tu w razie czego, gdyby ktoś nie chciał, nie miał na tyle zdjęć poziomych na przykład, to może zostać gładkie, a może być opis do zdjęcia wtedy w takim miejscu. No i wskazówkę zamykamy i przytrzymuję zdjęcia, żeby się nie otwierały klapki. Tu trochę muszę zrobić. I kolejna strona to jest klapka do góry na magnes. Nielusi jak pączuszek. Tu też jest niepodklejona do końca. Klapka jest ozdobiona tylko papierem. Może być tu zdjęcia 10x15. Wiecie, to są na styk. Jeśli na styk komuś nie przeszkadza, to jak najbardziej. Ale ja jednak proponuję zdjęcia 9x13 w pionie, w poziomie. Pionie, może nawet nie trzeba go przyklejać, bo trzyma je ta tutaj taka ozdoba. Więc to jest klapka do góry i znowu jest też mata jest przyklejona, ale klapka w dół jest podobna jak ta w górę, taki sam papier jest użyty i jak mówiłam, to jest na magnes. Następne dwie strony to strony bliźniacze, też na magnesy. Jesteś całym moim światem, mnóstwo szczęścia. Tu mata jest jednocześnie kieszenią na taga. Tutaj nie, żeby już od spodu coś nie wypadło. A nie chciałam tej dekoracji też zasłaniać jakoś bardzo. I jest klapka otwierana w lewo. Takie ptaszory i maty na zdjęcia. One tak lekko na siebie zachodzą, ale pomyślałam, że to całkiem fajny efekt, zwłaszcza, że zdjęcie tutaj bez problemu się wsunie do samego końca. Tak jak się kończy mata, tam nie jest podklejone, więc myślę, że będzie fajnie się to prezentować. I z tej strony jest analogicznie, tylko zdjęcia poziome. Kolejna strona to klapka znowu otwierana na magnes. Oczywiście tak schowany za matą. Taka dekoracja jest z elementów wyciętych z kolekcji. Też to nie jest podklejone, jak widać, więc można będzie tam zdjęcie wsunąć. No i tu z tej strony tak samo. Klapka jest otwierana w lewo. I jeszcze raz, więc jest tak dużo miejsca na zdjęcia. Tu też jedno wielkie, w razie gdyby było życzenie, zdjęcie 13x18, jak najbardziej się zmieści i w pionie, i w poziomie. Albo jakiś kolaż do wolności. Następna strona to zamykane na sznureczek takie klapki z tagów, które przytrzymują wodospad, ale to nie jest taki zwykły, bo jest do góry, na dół, do góry, na dół i też miejsce na poziome zdjęcie 13x18, no albo już tam dowolną inną konfigurację.
i to jest zawiązywane na sznureczek. Też takie dwie dekoracje wycięte z kolekcji. I ostatnie strony, już tu coś wypadło, aha, bo to było w kieszeni. Mamy belly band. Na belly bandzie jest taki tryptyk, czyli miejsce na 5 zdjęć. Żeby tego nie podnosić przypadkiem, to jest kieszeń, czyli belly band na kieszeń na wylot, czyli belly band tak zwany. Jak jeśli ogląda to właśnie jakiś mój klient, nie każdy musi znać te nasze nazewnictwo, więc tak, żeby nie było, że się wymądrzam. Nie? I to jest też zawiązywane na sznurek. Ostatnia strona to jest kieszeń. Rozważałam tutaj kopertę 3D, ale byłoby już za grubo. Ten album jednak ma to do siebie, że on musi się zmieścić w pudełku, tym od rzeczy z papieru. A pudełko, to było moje wytyczne jakby, a to pudełko ma 5 cm grubości, wysokości, więc jakbym tu dała jeszcze kopertę 3D, ona by mogła być później problem ze zdjęciami. I to jest taka kieszeń ozdobiona też dekoracją w postaci myszki w baloniku. No, balonie tak. Takie banerki 100% perfekcji i są maty na zdjęcia 13x18, 10x15 i 9x13. Te maty są do wklejenia właśnie w tych miejscach, w których pokazywałam. Albo po prostu, ja zawsze też powtarzam, że maty nie są niezbędne. Wystarczy zdjęcia wywołać z białą obramówką i przykleić bezpośrednio. Album wtedy nie będzie bardzo gruby, a automatycznie będą te zdjęcia też ładnie wyeksponowane. Dobra, w sumie zaraz to wszystko sobie pozawiązuję i pochowam. Mam nadzieję, że album się Wam spodobał. Mi się bardzo, bardzo, ale to bardzo fajnie pracowało, zwłaszcza z tą kolekcją. Mam jeszcze bardzo dużo, mi zostało papierów, no bo jak wiecie, zamówiłam ich też bardzo dużo, to nie było zamówienie na jeden album. I na pewno jeszcze wykorzystam, może tym razem album dla dziewczynki, wykorzystam więcej tych takich różowych papierów, bo tu starałam się skupić na tych takich niebieskich. Wiadomo, jeśli gdzieś coś różu, no to bardzo delikatnie, ale tak starałam się na te właśnie postawić, na żółcie, mięty, niebieskości. Dobrze, to dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!